Cześć, dzień dobry. W takim krótkim materiale, takim update'cie styczniowym, nagrywanym zaraz po poprzednim. To będzie dość naprawdę krótki materiał, ale styczeń 2023. Pod czym będzie stał? Otóż w pierwszej kolejności Call of Duty Vanguard. Do wymaksowania zostały mi tak naprawdę 3 bronie i zostało jeszcze 3 operatorów. Jak już to zrobię, wtedy, że tak powiem, droga stoi otworem przed już faktycznym maksowaniem gier i zacznę od Call of Duty Black Ops 3, kampania na 100%, a konkretnie osiągnięcie już wam mówię jakie, że też jeszcze sobie nie zapamiętałem, no ale cóż, mówi się, trudno, żyje się dalej. Jest to osiągnięcie, moi drodzy, które nazywa się osobisty dekorator. Zdobądź wszystkie dekoracje. 0,01% graczy odblokowało to. Ja będę tym kolejnym, tym małym promilem, małym procencikiem, tym małym ułamkiem tego cholernego procenta, który to osiągnięcie również zdobędzie. Tak więc taki jest plan. Zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Może co nieco będę nawet nagrywał materiały z tych przechodzonych przeze mnie tytułów. Zobaczymy. I jeżeli jeszcze w styczniu uda się to zrobić, no to następnie zabiorę się za Call of Duty Modern Warfare Remastered. Tak więc się to wszystko prezentuje. No i cóż, tyle jeśli chodzi o update styczniowy, maksowanie gier zaczynam, ale najpierw zakończenie, wymaksować broń w Call of Duty Vanguard, a potem się zobaczy i na bieżąco będę was też w miarę możliwości oczywiście informował. To tyle. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego materiału, który mam nadzieję będzie już jak wyzdrowieje. A część materiałów, które widzicie, prawdopodobnie są mniej więcej do 20 stycznia albo nawet trochę dalej. No. Tyle. Trzymajcie się. Udanego nowego roku, czego tam sobie chcecie, jakie tam macie plany, trzymajcie się ich. Tyle. Ja was pozdrawiam. No i cóż, czy w tym roku dobijemy do 200 subskrypcji? Nie wiem, ale na to liczę. A to wszystko będzie dzięki wam, jeśli się uda. Trzymajcie się, do następnego.